Myślę, że życia. Te słowa złamano tyle serc, a w nas jeszcze wciąż miłość trwa. No, musiały, tak, musiały osiągnąć sukces. Już za chwilę przeniesiemy Was w klimat muzyki country, a to wszystko za sprawą zespołu, który na polskiej scenie muzycznej jest już, uwaga, ponad 40 lat. Gang Marcela. Jego fotel, ten przy drzwiach, często pusty stał. Czasem ktoś wpadał i... Obok mnie rozśpiewane gangsterskie małżeństwo, czyli Basia i Marcel Trojan. Cześć, kochani. Witamy. Witamy, Gang Marcela. Jak miło świętować z Wami 40 lat na scenie. Ta-ra! 40 lat minęło. To prawda, to aż wstyd, że tak długo już... Znaczy my jakby nie czujemy się tak, musimy powiedzieć. No i nie wyglądacie. Miło słyszeć. Zanim samodzielne występy gangu były, to koncertowaliście z Marylą Rodowicz i z Krzysztofem Krawczykiem. Tak, to była znakomita szkoła nauki estrady, też tak się wyrażę, mnóstwo wyjazdów. To były nasze początki. Narodziny Gangu Marcela, tego samodzielnego już to były po współpracy z Krzysiem i Marylą. No, to były, trzeba powiedzieć, trudne czasy. I wasza muzyka na trudne czasy w sam raz. Tak. Dodawała otuchy, radości. Myślę, że życia. Te słowa złamano tyle serc, a w nas wciąż miłość trwa. No. Musiały osiągnąć sukces. Ale ja w tym spojrzeniu też widzę tą miłość. To jest piękne, kochani. Tak jest. Tyle lat, nie? Wy chyba się poznaliście, co? Tak. Na studiach. No tak, właśnie. W czasie studiów muzycznych zresztą. Tak. Tak. Marcel śpiewał z Big Bandem, bo on studiował właśnie ten wydział rozrywkowy tak zwany, a ja pedagogiczny. I tak żeśmy się poznali zresztą. To mamy miłość do siebie nawzajem. A jak to było z miłością do stylu country? Jak to się zaczęło? No moja przygoda z country zaczęła się, zanim się na ten świat wyłoniłem. Jak to? Bo moja mama była zwolenniczką muzyki country. Mama w ogóle potrafiła też krawcować, jak to ja mówię, i tak, może się mniej ubierała w takie rzeczy, co mnie. Jako już wtedy młodego człowieka ubierała w takie rzeczy. Czy skorupka za młodu. Tak, miał te kwiaty, tu koszulę, tak, takie typowo wymyśliła kantrowa. Różne rzeczy i się także... Ojciec, nie, bo mój ojciec był takim porządnym człowiekiem, bo już niestety nie żyje, ale nie był takim entuzjastą poczynań syna jak mama. Mama była zawsze otwarta i wierzyła. No i ten przełomowy rok 85, Opole. Marzenia za grosz, tak. Pamiętacie? Tak, a jaki uśmiech, Basiu, od razu. Jakie są dzisiaj te marzenia? Za grosz, czy trochę cenniejsze? No, nasze marzenia. Nasze marzenia się spełniły, można powiedzieć. A dzisiaj no, mamy marzenia, trudno powiedzieć marzenia. No tak byśmy chcieli jeszcze troszeczkę pośpiewać. Zdrowi. Żebyśmy zdrowi byli. Tego wam życzymy. Wielkie serce do muzyki od Kina Polska Muzyka. Dziękuję. I tak, życzę wam wszystkiego najpiękniejszego. Tak, bo złączeni jak wy. Tak. Muzyką i na życie. I kochani, ten uśmiech niech wam towarzyszy na co dzień. Ojciec żył tak jak chciał, co dzień inne plany miał. Jego fotel ten przy drzwiach, pusty wciąż je. Chcesz wiedzieć, co słychać u twoich ulubionych artystów? Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapki w górę. Do zobaczenia.